zajmijmy miejsca. Działa? Dzień dobry. Działa? Działa. Urządzenia podłączone do prądu działają lepiej, tak mówił mój świętej pamięci dziadek. Szanowni Państwo, nie trzeba przedstawiać Adama Kicińskiego, tego, który kieruje jedną z najgorętszych spółek ostatnich lat na warszawskim parkiecie. Mówię kieruje, ale właściwie... Nie powinienem tak mówić, ponieważ sam często prezes podkreśla, że jest bardziej reprezentantem firmy niż jej kierownikiem. Nasze spotkanie potrwa mniej więcej godzinę i tyle mniej więcej będę przepytywał pana prezesa, a potem będzie 15 minut na wasze pytania, które zadamy pod koniec naszego spotkania. Nie byłbym sobą. Jestem dziennikarzem newsowym z natury, więc od razu przejdę do sedna. Kiedy premiera Cyberpunka 2077? Z każdym dniem o dzień bliżej. Natomiast jeszcze nie ogłosiliśmy daty. No, ale zbliżają się te, te słynne targi E3. Czy na tych targach będzie tylko kolejny fragment rozgrywki, czy, czy może coś więcej? My w ogóle nie zdradziliśmy, co będzie na targach. Powiedzieliśmy jedynie, że to są dla nas super ważne targi. Najważniejsze, kiedy, najważniejsze targi w naszej historii. Natomiast to, co na nich będzie, to dopiero jak targi się zaczną i, i w dniach naokoło targów będzie, będzie wiadomo. Z każdym dniem coraz, coraz bliżej premiery. I myślę, że jeszcze o, o, o sprawie Cyberpunk'a trochę porozmawiamy, ale chciałbym wrócić do tego, od czego rozpocząłem spotkanie, czyli tego. No, właśnie, niektórzy mówią pluralis majestatis, czyli takiego mówienia my przygotowujemy, my robimy i tak dalej. To jest coś takiego jak my, z Bożej łaski, prezes CD-projektu. Czy, czy to jest no, rodzaj korporacyjnego nie. DNA, czy, czy jakaś inna sprawa? To jest rodzaj korporacyjnego DNA. CD-projekt został założony przez dwie osoby przez mojego brata i Marcina Iwińskiego. No i od początku panowie mieli po 50%, więc siłą rzeczy. Na samym początku firma nie miała jednego decydenta. Potem grono osób zarządzających się powiększało i zawsze zarządzaliśmy kolektywnie. To jest czasami trudne, oczywiście, ale, ale z drugiej strony, jak widać, bardzo skuteczne. Ja z Marcinem mamy na zewnątrz, na zachodzie, stanowisko joint CEO, czyli obaj jesteśmy CEO. W Polsce mamy taki kodeks handlowy, że musi być prezes. Znaczy, nie musi, ale dobrze, żeby był, więc, więc ja, jestem, ja jestem prezesem, ale zarządzamy kolektywnie. Zazwyczaj jest tak, że w spółkach, które osiągają sukces, dochodzi do jednak wyłaniania tego naturalnego lidera, tego. Samca Alfa, odwołując się może do spotkania, które było przed rokiem na Wall Street. E, natomiast tutaj tego, tego nie było. Dlaczego nie ma tego e, właśnie tego, tego jednego naturalnego lidera? No wiadomo, że są konflikty, e, są, mogą być problemy w zarządzaniu zarządzaniu kolektywnym. No bo wiadomo, gdzie dwóch Polaków, a tam trzy opinie, a gdzie czterech Polaków, tam pewnie tych opinii dużo więcej. To właśnie być może jest jedna z przyczyn naszego sukcesu. My się naprawdę rzadko kłócimy. My się właściwie w ogóle nie kłócimy, jeżeli chodzi o zarząd. Czasem mamy różne zdania, ale mamy wypracowane metody pracy ze sobą. Jeżeli chodzi o decyzje bardzo ważne, no to nie wyobrażam sobie, żeby ona była podjęta w sytuacji, kiedy ktoś się z nią nie zgadza. Tak długo dyskutujemy, a jesteśmy rozsądnymi ludźmi, aż wszyscy się. Przekonamy, że warto daną rzecz zrobić. Mniejsze rzeczy oczywiście są decydowane gdzieś w podgrupach, natomiast, natomiast nam się udało tak ułożyć współpracę, że, że ona, jest, ona jest płynna. Bardziej sobie pomagamy chyba, a nie... A nie przepychamy się. Także to jest dość nietypowe. Znaczy muszę powiedzieć, że, że nie znam takiego drugiego kolektywu, jak, jak nasz. Ten kolektyw się powiększa, dlatego że się zaczęło od, tak jak powiedziałem, właścicieli czy założycieli Michała i Marcina, potem, potem doszedł Piotr Nielubowicz. Ja byłem od początku w firmie, ale początkowo bardziej jako pracownik. Teraz mamy jeszcze, jeszcze kilka osób. Które zostały wyłonione z, czy to z CD-projektu Reda, czyli z tej części, która robi gry, czy, czy, czy z Goga. No i ten kolektyw działa. To, to faktycznie jest to nietypowe, ale my się, my się, my się nie była kłócimy. była taka sytuacja, że ktoś powiedział: nie nie, no absolutnie nie ma mowy, i co wtedy? No to my to nazywamy, że ktoś strzela Rejtana. No, i wtedy, jeżeli ktoś strzela na to, raczej blokuje decyzję. Znaczy, jest prawo weta, bo. W historii Polski raczej nie przynosiło to dobrych efektów u was? tylko że jednak nas jest sześciu, a posłów na Sejm wtedy było dużo więcej. Więc, Poza tym, my dość blisko pracujemy na co dzień, w związku z tym, my dość dobrze rozumiemy, jakie mamy cele. Podzielamy te same wartości. Znaczy, jesteśmy ludźmi dość podobnymi My się w ogóle przyjaźnimy poza pracą. Także w granicach rozsądku, ale, ale, ale jesteśmy, jesteśmy przyjaciółmi, bardzo sobie ufamy. Także no jest, to, jest to dość nietypowa sytuacja, a, a to bardzo wspiera firmę, dlatego, że jeżeli ktoś ma, nie wiem. Czy gorszy czas, co się każdemu może zdarzyć, czy, czy dużo wyjeżdża, no to inni mogą w tym czasie przejąć tę część obowiązków. No plus, co, co, co kilka mózgów to nie jeden. No to jednak, to jednak jest, brain power jest, jest większy. Trochę wątki historyczne wjechały, więc cofnijmy się może do początków CD Projektu jedna rzecz, na którą nie znalazłem odpowiedzi ten CD w nazwie to jest od płyty kompaktowej czy od centrum dystrybucyjnego? Od płyty kompaktowej, jeszcze nie było wtedy centrum dystrybucyjnego mm. Michał z Marcinem sprzedawali gry na giełdzie, na dyskietkach jeszcze przed 1994 rokiem, kiedy powstał CD Projekt, nie było wtedy ustawy o prawie autorskim w związku z tym po prostu można było wszystko kopiować i sprzedać, było to legalne, wszyscy to robili w 1994 roku Weszła w życie ustawa o prawie autorskim, no i panowie stwierdzili, że przecież nie będą łamać przepisów. I to był duży problem, dlatego że bardzo wielu sprzedawców nadal po prostu kopiowało. A Michał z Marcinem chcieli prowadzić biznes, co zupełnie normalne, legalny, a konkurowanie z tymi, którzy kopiują, w momencie kiedy się. Odprowadza licencje jest właściwie, znaczy jest bardzo trudne, dlatego, że ma się wyższe koszty. I w tym czasie na rynek w polski zaczęły wchodzić CD-ROMY. Czyli zamiast dyskietek, które miały wtedy 1,44 MB, pojawiły się kompakty, które miały 700 MB. To było, to chyba największy skok, jeżeli chodzi o pojemność, jaki, jaki nastąpił w pamięciach zewnętrznych. I się okazało, że na CD-Romach są zupełnie inne gry, gry, które po prostu na dyskietkach nie miałyby racji bytu ze względu na swoją wielkość, a CD-romy wtedy były niepiratowalne. Pirat, nie Jeszcze nie było ani złotych CD-romów, ani nielegalnych tłoczni. Więc panowie, mimo że ryneczek był malutki, znaczy prawie nikt nie miał czytnika, oni postawili na CD-romy i założyli CD-projekt jako firmę, która sprzedaje tylko CD-rom. W ogóle CD Projekt nie sprzedawał gier na dyskietkach, po to, żeby nie musieć konkurować. Z grami kopiowanymi nielegalnie. No i od tych małych ilości potem, po, po, po dużą dystrybucję, ja pamiętam, bo, bo dołączyłem w lecie 94, żeby pomóc bratów w tej nowo założonej firmie, no to ilości, które myśmy wtedy zamawiali z zachodu, bo myśmy zamawiali gotowe produkty, wahały się między 5 a 10 sztuk danej gry. To były ilości hurtowe. Mieliśmy. 30 czy 25 tytułów w ofercie i tak, tak wyglądał Właśnie, ten biznes. Jak pan na to patrzy z punktu widzenia jakby dzisiejszego, gdzie macie y, rekordową kapitalizację, sprzedaż zupełnie na innych poziomach galaktycznych na te początki, które no, no umówmy się, no to było dawno temu, ale, ale w sumie z drugiej strony nie aż tak dawno. Y, jest przepaść, duży, duży dystans, czy, czy jakby klub biznesu polega na tym samym? No, nie, klub biznesu jednak polega na czymś innym, bo myśmy wtedy byli pośrednikiem, a teraz jesteś Twórcą w głównej mierze. Więc klub biznesu polega na czymś innym, natomiast nauka, którą myśmy wynieśli z tych czasów dystrybucji, zaczynając od tej malutkiej dystrybucji w 1994-1995, potem ją rozwinęliśmy, byliśmy właściwie lokalnym wydawcą, czyli sami żeśmy robili polskie wersje gier, sami prowadziliśmy kampanie marketingowe. Yy, więc byliśmy odpowiedzialni za to od początku do końca, poza samą grą, za to jak się gra sprzedaje yy, w Polsce, potem w Czechach yy, Słowacji, na Węgrzech yy, i nauczyło nas to tego, które gry się sprzedają a które nie, co nie jest wcale takie oczywiste znaczy teraz jest, jest, rynek jest mocno inny, ale yy, przez te Wiele lat dystrybucji wyrobiliśmy sobie pewną intuicję e, odnośnie e, prawideł sprzedażowych i prawideł marketingowych związanych z grami. I mając te doświadczenia sprzedażowe, zaczęliśmy robić gry, i to była e, duża różnica pomiędzy nami a innymi twórcami gier, dlatego że większość twórców gier nie ma takich doświadczeń, a myśmy przez wiele lat uczyli się rynku gier najpierw, nim zaczęliśmy robić gry. Czyli uczyliśmy się tego, jak gdy sprzedawać im, zaczęliśmy je robić. Ale powiedział Pan, że jakby core biznesu jest, jest inny, ale metoda działania ta sama. Znowu poszliście trochę do przodu, wyprzedziliście rynek, zaczęliście robić coś, czego inni w ogóle jeszcze raczkowali w tym, tej kwestii. To jest jakiś taki wasz gen, że, że poszukujecie, w którym kierunku będzie rozwijał się rynek i, i w związku z tym nabywacie te kompetencje, które z punktu widzenia przyszłości będą, będą istotne? Do pewnego stopnia tak. To znaczy, my z jednej strony oczywiście chcemy być innowacyjni, dlatego że jeśli w biznesie nie wymyśli się nic lepszego, niż inni już wymyślili, no to raczej szansa na duży sukces jest mało prawdopodobna. Jednocześnie my też patrzymy, czego brakuje na rynku. Szukamy takich miejsc, które są niezagospodarowane tak powstał Gok który początkowo przez wiele lat funkcjonował pod szyldem Good Old Games. Takiego miejsca po prostu nie było. Nie, nie było serwisu w którym można było kupować starsze gry, które by działały na współczesnych systemach. Ale tak, no patrzymy oczywiście do przodu. W tej chwili to w ogóle musimy patrzeć do przodu, dlatego że nasz biznes polegający na produkcji gier jest biznesem, znaczy jeden proces produkcyjny jest procesem wieloletnim. W związku z tym my, robiąc coś dzisiaj, musimy od razu myśleć co najmniej na 4-5 lat do przodu. Co najmniej. A tak naprawdę dobrze jest mieć jakąś wizję i, i dalej, tak? dlatego że robimy gry duże, których potem. Yy, który, które potem mają swoje kontynuacje, więc dobrze mieć wyobrażenie, jak to będzie, jak to będzie również dalej. Z, za chwilę o tych grach porozmawiamy, bo to pewnie też wszystkich interesuje, ale, ale chciałbym skończyć ten wątek historyczny. Gdybyśmy mieli sobie wyobrazić, że tutaj za naszymi plecami teraz kominek, karkonosze, atmosfera, wieczór, może zamiast woda, coś, coś mocniejszego. Jaką anegdotę by pan opowiedział z tamtych czasów, która no, wydaje się absurdalna z biznesowego punktu widzenia, albo, albo właśnie zabawna z punktu widzenia tego, gdzie teraz jesteście? Prawdę powiedziawszy, chyba nie opowiem żadnej, dlatego że ja nie jestem mistrzem anegdot. Także, także wymigam się od tego pytania. Pewnie było dużo śmiesznych, dużo strasznych momentów w naszej historii, ale takich błyskotliwych takich anegdot, anegdot akurat w tej chwili nie, nie ma było. No dobrze, no to skoro jesteśmy na konferencji inwestorskiej, porozmawiajmy trochę o waszym byciu na giełdzie. No bo to już okrągłe 10 lat. Jubileusz CD Projektu na giełdzie w Warszawie. Tydzień temu dosyć ciekawy prezent. Najwyższa w historii wartość akcji, najwyższa kapitalizacja, ponad 22 miliardy złotych. No i co? Jak pan patrzy na te rekordy? No, przyzwyczaiłem się już. Ale to oczywiście żart. Natomiast faktem jest, że w momencie, kiedy, kiedy przez ostatnie 9 lat, bo myśmy formalnie w 100% zostali. Do, znaleźli się na giełdzie w maju 2010. Wtedy wartość akcji oscylowała wokół 1,5 złotego, złoty 20, nawet w pewnym momencie. Więc no chyba już przywykliśmy do tego, że nasze akcje potrafią być dużo droższe niż były przedtem. W związku z tym. No, staramy się o tym też za dużo nie myśleć, bo, bo to można było zwariować. No, więc zajmujemy się tym, co, co jest ważne, czyli, czyli naszym biznesem a Oczywiście sprawdzamy kurs akcji, no, ale, ale staramy się nie robić tego tak, tak nerwowo co chwilę. A skąd się w ogóle pomysł na, na giełdy pojawił? Y Pomysł na giełdę się pojawił dość dawno temu. Uznaliśmy, że giełda jest miejscem, w którym chcielibyśmy być, bo chcemy rozwijać firmę. Giełda daje możliwości kapitałowe. Giełda daje też możliwość realizacji fajnych programów motywacyjnych. Można je poza giełdą też robić, ale to jest bardzo utrudnione. I te programy motywacyjne były istotnym elementem naszej motywacji, dlatego że my wychodzimy z założenia, że w biznesie trzeba się dzielić zarówno sukcesem finansowym, jak i najlepiej kapitałem z pracownikami, dlatego że no to oni tworzą firmę, przecież nie my. My nie mamy fabryk, my nie mamy maszyn. To, to wszystko, jest, wszystko jest zespół. Wiele, wiele osób tak mówi, to, znaczy to, to, to nie jest unikalne dla naszej firmy. Natomiast w momencie, kiedy nasz zespół będzie czuł, że kontrybuje czy czy partycypuje przepraszam czy kontrybuje to 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 czuję na co dzień ale to, to że partycypuje w, w, w sukcesie to pewnie będziemy mieli większe szanse na sukces. To wtedy już była ta, ta, ta myśl, te dekadę temu, że tak. trzeba motywować pracowników, tak, więc chcemy tak, no tak, tak, absolutnie. Czy to, i, i, ciężko powiedzieć, co było główną motywacją, ale dużo o tym rozmawialiśmy, analizowaliśmy to, jak można realizować dobre programy o, o tak zwanych opcji na akcje, które zresztą od razu po wejściu na giełdę, pierwszy od razu po wejściu na giełdę, żeśmy utworzyli. Y Moment wejścia na, na warszawski parkiet był no, dość e, niefortunny. Teraz patrząc z, z historycznego punktu widzenia, dużo rzeczy się wydarzyło w tamtym czasie, e, niezbyt sprzyjających e, debiutom czy rozpoczynaniu giełdowej przygody. E, było ciężko. Tak, no myśmy mieli parę trudnych momentów w historii. Co zresztą jest bardzo cenne, bo przejść przez trudny czas warto w momencie oczywiście, kiedy wszystko się dobrze kończy. Także no, sporo nas nauczyło. Było ciężko. Myśmy szykowali się do wejścia na giełdę jeszcze przed kryzysem. W momencie, kiedy kryzys nastąpił, mieliśmy dość mocno rozpędzony biznes, a był to wtedy jednak w głównej mierze biznes dystrybucyjny, bo wiedzieliśmy pierwszy już był na rynku, ale większość naszego wyniku nadal stanowił biznes dystrybucyjny i gry z dnia na dzień zaczęły się gorzej sprzedawać. Myśmy wtedy poszerzali portfolio, okazało się, że gry, właściwie klienci zaczęli się koncentrować na kupowaniu tylko gier najlepszych, te gry średnie Ilości sprzedaży gier średnich dramatycznie spadły. Myśmy mieli długoterminowe kontrakty, zaczęły się równolegle zatory płatnościowe, takie po prostu zwykłe, bo, bo, bo wszystkim było ciężko. Musieliśmy, musieliśmy robić cięcia. No, to był trudny czas, na, a nie było szans na IPO i dokapitalizowanie z giełdy, po prostu żadnych. Ale żeśmy spotkali się z Optimusem. Optimus szukał dla siebie pomysłu. Miał inwestora, który dysponował kapitałem, który dokapitalizował firmę, jeszcze dodatkowo udzielił pożyczek, i to wszystko, i to wszystko gładko poszło, a potem już było tylko lepiej. No właśnie, w tej całej, w tej całej historii, w poszukiwaniu sposobów wyjścia z tego kryzysu, z zapaści z sprzedaży. Ważna była nie tylko to, 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 to piękno giełdy, które polega na tym, że, że można na nią wejść w różne, na różne sposoby, ale również samych ludzi. E, po, w pewnym momencie pojawił się na waszej drodze z Zbigniew Jakubas. Jaka była jego rola wtedy, w tym całym trudnym momencie? Pan Jakubas był inwestorem. Myśmy rozmawiali z ówczesnym prezesem Optimusa, to znaczy na, na bieżąco prowadziliśmy rozmowy, natomiast no, jednak to były pieniądze pana Jakubasa i on miał też decydujący głos, w, w, jeżeli chodzi o, o, o Deal. I, i nam się bardzo dobrze współpracowało. Naprawdę to. to myśmy się bardzo bali. Muszę powiedzieć, że, że mieliśmy niesamowitego Pietra, dlatego że myśmy nie mieli żadnego doświadczenia. Mieliśmy oczywiście doświadczenie w robieniu biznesu, ale żadnego doświadczenia w tego typu dealach kapitałowych. Umowa była taka. E, mieliśmy dobrych prawników, no ale to druga strona też miała dobrych prawników. I mieliśmy tremę, jak to się wszystko skończy. Czy, czy nie będzie tak, że potem się okaże, że jednak. Jest jakoś inaczej, niż nam się wydawało się. Okazało się, że, że, że było super, że znaczy, było dokładnie tak, jak żeśmy się umówili. E, także także no to, to bardzo, bardzo pozytywne doświadczenie. Ten cały deal z Optimusem to, to, to super pozytywne doświadczenie. Trochę też poznawaliście ten rynek kapitałowy, jak on funkcjonuje. Jakie są różnice w pozyskiwaniu kapitału prywatnego od funduszy typu Venture Capital? Jak robią to fundusze inwestycyjne? E, to był taki szybki kurs giełdowego życia wtedy? Tak, to znaczy my nie poznaliśmy tego, jak to robią fundusze Venture Capital. Myśmy z nimi rozmawiali, no ale nie, nie, nie doszło do dealu, także to tylko na poziomie, na poziomie rozmów mogliśmy sobie wyrobić opinię. Natomiast co do rynku, co do giełdy, no to jak żeśmy w maju ostatecznie na parkiecie zafunkcjonowali, to potem jeszcze w 2010 roku robiliśmy małą emisję. I wtedy się zorientowaliśmy, że, to, że, że inwestorzy giełdowi mają zupełnie inne oczekiwania. To jest oczywiste, że mają inne oczekiwania, ale, ale z inwestorem giełdowym nam jest bardzo po drodze, bo my wiemy, co chcemy zrobić. My nie potrzebujemy. Pomocy. Jak potrzebujemy, to się do odpowiednio sobie zgłosimy. Natomiast my wiemy, co chcemy zrobić. Oczekujemy zaufania. I giełda nam zaufała. A jeżeli chodzi o Venture, Venture ma inne podejście. węczer chce kontrolować. A my nie chcemy być kontrolowani. Myśmy całe życie dążyli do niezależności. Teraz mamy pełną niezależność i dla nas. Biznes pod cudzą kontrolą to nie jest specjalnie seks pomysł. Czego was te, ten, ten trudny moment w, w tej waszej historii nauczył? No bo de facto można powiedzieć, że wtedy widmo bankructwa otarliście się o, o taką wizję. Czego was ta, ta sytuacja nauczyła? Jakaś firma się zmieniła hmm. po tym? Tak, to znaczy, jesteśmy w niektórych obszarach ostrożniejsi. Jesteśmy bardzo wrażliwi, jeżeli chodzi o cash flow. W sensie wrażliwi, dużo o tym myślimy. Mamy zawsze gdzieś tam w szufladzie plany na jakiś bardzo zły scenariusz. Nie rozmawiamy o nich, bo to są plany kryzysowe. Ale... To jest te 500 milionów na lokacie. No nie, nie, nie. nie, nie. Natomiast cash flow, problemy cash flow bardzo psują biznes i wiemy, że tak jest. Poczuliśmy to na własnej skórze, więc jak dobry by on nie był. Więc niezależność gotówkowa, to jest coś, co chcielibyśmy utrzymać. Tamta sytuacja nauczyła nas też tego, że warto mieć więcej niż jeden plan. W szczególności kiedy ten najfajniejszy plan, który się ma, nie zależy, czego jego sukces nie tylko zależy od nas. Myśmy weszli na ścieżkę ku giełdzie jeszcze przed kryzysem, nie robiąc żadnego innego planu. W momencie, kiedy kryzys się rozpoczął, i IPO właściwie przestało być opcją. Myśmy się znaleźli w trudnej sytuacji, ponieważ nie myśleliśmy przedtem o tym, że tak się może stać i że bez inwestora powinniśmy móc sobie dać radę jeszcze przez, przez, przez dłuższy czas. Także, także teraz staramy się też myśleć bardziej wariantowo. No i w szczególności staramy się, żeby najważniejsze rzeczy były w 100% pod naszą kontrolą. I tak jest, znaczy w tej chwili CD Projekt to jest, to jest firma bardzo mocno niezależna od kogokolwiek, od kogokolwiek na zewnątrz. Czyli krótko mówiąc, gdyby odpukać, teraz wydarzył się taki kryzys, nie wiem, cokolwiek, któraś z Waszych produkcji miałaby nie wypalić, jesteście w stanie na to elastycznie reagować? No, to elastycznie, to na pewno jesteśmy w stanie reagować. Wtedy też reagowaliśmy elastycznie, już wtedy się przekonaliśmy. To właściwie post factum się zorientowaliśmy, że nas, nam bardzo pomogło to, że reagowaliśmy bardzo szybko na pogarszającą się sytuację. Nie, nie patrzyliśmy na to jakby z boku, czekając na, 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 na jakiś no, krytyczny finał, tylko jeżeli chodzi na przykład o takie bardzo nieprzyjemne rzeczy, jak redukcje firmy, no to żeśmy robili to prawie natychmiast, po to, żeby zawsze mieć na pensję, a nie doprowadzić do sytuacji, kiedy nie mamy na pensję. W tej chwili, gdyby był kryzys, no ciężko powiedzieć, no to zależy, jaki kryzys, kryzys na rynkach globalnych, nie wiem, to wydaje się, że nie powinien mieć jakiegoś wielkiego związku z tym, z tym co, co my robimy. Kryzys wewnętrzny, typu coś nam nie wychodzi. No cóż, no, trzeba się szybko pozbierać i, 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 i iść do przodu. My robimy parę rzeczy cały czas, czyli może nie jesteśmy super zdywersyfikowani, ale, ale robimy kilka rzeczy. Oczywiście w tej chwili głównym tematem jest cyberpunk, ale, ale my mamy inne działania również w realizacji. Nie o wszystkim możemy mówić, także jesteśmy jakoś tam zdywersyfikowani. Porozmawiamy właśnie trochę o, o przyszłości z punktu widzenia tych, tych Waszych doświadczeń. Rozumiem, że fakt tych, tego, co Pan powiedział przed chwilą, że, że chcecie mieć to pod kontrolą, nie tylko finanse, ale również jakby to, co robicie. Rozumiem, że model pod tytułem zbieramy fajne pomysły na gry, które pojawiają się w różnych małych studiach, i włączamy to pod naszą czapkę raczej w przypadku CD Projektu się, się nie wydarzy, tak? To muszą być wasze rzeczy zrobione przez was, z waszym know-how korporacyjnym, DNA i tak dalej. Tak, tak, zdecydowanie tak. To znaczy oczywiście yy, można sobie wyobrazić sytuację, kiedy CD Projekt kiedyś, kiedyś za wiele lat yy, w, 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 w kogoś zainwestuje, a je, przy czym ja, nie mamy takich planów. Ja tylko mówię, że ja sobie to mogę wyobrazić, tylko wtedy to nie będzie CD Projekt, znaczy to, to jest zupełnie inna sytuacja, tak? to będzie jakaś inna firma, której CD Projekt pomaga, z którą CD Projekt ma jakąś relację, ale to nie będzie CD Projekt, jeżeli chodzi o nasze produkcje, no to, to my je musimy realizować. Mogą być, mogą się wydarzyć takie sytuacje jak w zeszłym roku z naszym oddziałem wrocławskim, kiedy myśmy kupili firmę niedużą we Wrocławiu i wchłonęliśmy, bo byli to ludzie, którzy mogli nam pomóc w przyspieszeniu pewnych procesów twórczych i się porozumieliśmy, że oni chcą to robić, ale to jest bardziej. Import kompetencji. Po angielsku jest taka nazwa acquis hire, czyli to jest coś pomiędzy akwizycją a, 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 zatrudnianiem, a zatrudnianiem ludzi. Ale Wrocław jest CD-projektem, czyli robi takie rzeczy w ten sposób, jak, 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 jak robi CD-projekt. Wspomniał Pan o tym długim horyzoncie, który. W którym planujecie swoją, swoje biznesowe plany, no bo gry, nad którymi pracujecie, powstają przez lat kilka. Czy uważa Pan, że podobnie jak to się stało na rynku motoryzacyjnym, kiedy producenci zaczęli przyspieszać wypuszczanie na rynek kolejnych modeli, żeby utrzymać zainteresowanie marką, podobna rzecz wydarzy się na rynku gier, że trzeba będzie szybciej i więcej robić dobrych gier po to, żeby sprostać konkurencji? Chyba nie, to znaczy są producenci, którzy wypuszczają gry co roku z danej serii. Natomiast no my, my robimy coś innego. W naszym przypadku najważniejsze jest to, że mówimy teraz o tych dużych grach, takich jak Wiedźmin czy Cyberpunk. Najważniejsze jest to, żeby gra była. W jakichś obszarach nowatorska i wybitna. Gry, które my robimy, sprzedają się bardzo długo. Wiedźmin pierwszy, mimo że wyszedł 12 lat temu, cały czas się sprzedaje. Oczywiście w naszych wynikach stanowi jakiś mały procent, ale cały czas się sprzedaje. Wiedźmin drugi się sprzedaje, wiedźmin trzeci się sprzedaje. W związku z tym. W naszym przypadku dokładanie kolejnych gier do portfolio powoduje, że nasze wyniki się stabilizują, ponieważ te poprzednie tytuły są naszym back katalogiem. Także wyżej sobie cenimy jakość niż częstotliwość. Chcielibyśmy wydawać więcej gier. Taki jest plan, ale no, musimy dojść do takiego etapu rozwoju, w którym będziemy w stanie pełną parą tworzyć dwie duże gry równolegle. Mamy dwa brandy, więc, więc wypadało. To, to nie jest tak już teraz, że macie swoje strategii, że dwie duże gry do 2021 Tak, natomiast no, myśmy nigdy nie powiedzieli, czym jest ta, ta, ta druga gra, ale mówimy tutaj... o Ale od... jest. <gry> tak, będzie druga gra do 2021. Natomiast yy... Chcielibyśmy mieć dwa teamy wielkości, wielkości teamu, teamu cyberowego gdzieś tam docelowo. Plus, jest, jest, jest jeszcze jeden czynnik, który będzie wspierał odstępy pomiędzy produkcjami, dlatego że prędzej czy później będziemy. Na pewno chcieli być w stanie dostarczać graczom content online nowy. I to też jest coś, co, co wypełnia ten czas, czas pomiędzy, pomiędzy premierami. Patrząc na te, na te duże teamy, to zmagacie się w tej chwili z tym, z tym problemem, o którym się mówi, rynkiem pracownika, szybującymi pod niebiosa wymaganiami płacowymi i Potencjalnie dużą rotacją pracowników? Myśmy się zawsze z tym zmagali. To znaczy, to, 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 sytuacja y, polska y, ten, mówię na rynku, na polskim rynku pracy, wydaje mi się, ma troszeczkę drugorzędne znaczenie. My zawsze konkurowaliśmy z za granicą, z, ze studiami, które, są, które się mieszczą w Kalifornii chociażby. Yy, więc musieliśmy być bardzo konkurencyjni, bo zatrudniamy ludzi na najwyższym światowym poziomie i oni naprawdę bez problemu mogą pracować w wielu miejscach na świecie. Także to, jaka jest sytuacja na polskim rynku pracy, jest drugorzędne. Zawsze dla nas wyzwaniem było to, żeby, żeby konkurować po prostu z dużymi, z dużymi studiami. Pytanie, czy mamy również ograniczenia podażowe po, po stronie dobrych twórców, programistów, grafików, czy trzeba będzie myśleć o tym, żeby, żeby również ludzie z zagranicy w większym stopniu tworzyli te gry? U nas dość dużo ludzi z zagranicy tworzy gry. Jedna czwarta teamu. Mniej więcej to są, to są ludzie z zagranicy. Wewnątrz obowiązuje w komunikacji ogólnej, obowiązuje język, angielski i polski, ale bardzo często wyłącznie angielski, bo to, bo to prostsze. Także my, my zatrudniamy ludzi z całego świata. Czyli jesteście jeszcze polską firmą, czy już globalną? Nie, no, jesteśmy polską firmą, dlatego że większość firmy to, 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 to Polacy. Zarząd też jest z Polski, założyciele są z Polski, mieścimy się na Egielońskiej w Warszawie. Więc jesteśmy, nie, no absolutnie jesteśmy polską firmą. Natomiast polską firmą. Ale działającą absolutnie globalnie, to znaczy ta, 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 ta polskość, potem w biznesie, ma, nie ma specjalnego znaczenia. Nasz odbiorca jest odbiorcą absolutnie globalnym. To znaczy, my z Polski do Polski sprzedajemy parę procent. Naszej sprzedaży, czy znaczy reszta, to jest północna Ameryka, Europa, zachodnia. Wszystkie rynki właściwie, gdzie, gdzie się gry sprzedają. I co często sprawdza pan kurs dolara i euro w związku z tym? Nie, nie, nie sprawdzam w ogóle praktycznie. My nie stosujemy, czy mamy bardzo prostą politykę, jeżeli chodzi o, no, o waluty. Przewalutowujemy się na złotówki dość szybko, żeby uniknąć jakichś ryzyk. Czyli różnych... Nie ma polska firma? Tak, 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 tak. Znaczy nie, no, nie, bądź, publikujemy wyniki w złotówkach, e, koszty mamy w większości w złotówkach. E, w związku z tym na, naszą operacyjną wewnętrzną walutą jest złotówka. Przychody mamy w większości w walutach e, i te waluty prze, prze, y, przewalutowujemy na, na złotówki. Tak, tak, pod tym względem polska firma. Za chwilę jeszcze wrócimy do, do planów CD projektu na przyszłość, ale jeszcze pozostanie przy tych trendach na rynku gier, który jako Firma, no jednak globalna z punktu widzenia zasięgu, dobrze opanowujecie. Co będzie z tym trendem, mobile? To jest coś, co będzie zyskiwało? Czy to zawsze pozostanie jakaś nisza? No to już nie jest nisza. Rynek mobilny jest, jest ogromny. Przy czym e, trzeba mieć świadomość, że telefony, niezależnie od swoich mocy obliczeniowych, są urządzeniem służącym do trochę innej rozrywki niż, niż telewizory, no po, po prostu, to znaczy telefon ma mały ekran i tak na razie nic na to nie wskazuje, żeby to się miało zmienić i na małym ekranie niektóre typy gier, chociażby takie jak cyberpunk czy, czy widzim 3, się nie zmieszczą znaczy zmieściłyby się tylko to wszystko będzie strasznie malutkie albo trzeba by to uprościć więc to trochę nie ma sensu my robimy te duże gry robimy na duże ekrany natomiast rynek mobilny fantastycznie się rozwija myśmy zapowiedzieli GWINTA na iPhone w tym roku nasz spółka z grupy którą utworzyliśmy w zeszłym roku która się nazywa Spoko też robi przez, 2K. przez 2K tak bo jest taka bardzo spoko, robi grę na, tylko na urządzenia. Tylko na telefony właśnie nawet nie na urządzenia mobilne, bo, bo nie na tablety, tylko na telefony. Także my, my chcemy tam być, ale, ale te nasze główne produkcje to są produkcje na, na, na duży ekran. No, no, co najmniej na ekran, no, nie wiem, tej wielkości. No, nie, ale no, mniejszy to, to, to nie da rady. Patrząc na kolejne kroki, które CD-projekt będzie chciał robić, rozwijacie się w oparciu o, o własne kapitały, własne zasoby. Macie zamiar rosnąć, przejmować raczej nie, jak, jak słyszałem, tak? No z tym przejmowaniem to my nie jesteśmy dogmatyczni, chyba w niczym nie jesteśmy dogmatyczni, oprócz tego, że jesteśmy dogmatyczni, jeśli chodzi o zasady, którymi się kierujemy w biznesie, ale, ale jeżeli chodzi już o, o decyzje biznesowe, no to staramy się je podejmować racjonalnie. Nam przejęcie się wydaje o tyle mało prawdopodobne, że żeby to miało sens, to firma, którą byśmy chcieli przejąć, Musiałaby potem stać się nami, częściący częścią CD-projektu. Czyli to musiała być firma o bardzo podobnej kulturze do naszej takie firmy? No właśnie z Wrocławiem się udało, tak. Wrocław miał bardzo podobną kulturę i świetnie się jakby zaabsorbował do, do, do nas ale myśmy się od dawna znali. Myśmy wiedzieli po obu stronach, że, że jest na to duża szansa. E... No ale macie już pewną stopę za granicą team w Vancouver. Czy, czy będzie więcej tego typu właśnie rośnięcie za granicą w sensie i zatrudnienia pracowników, ale może też nie wiem, kolejnych oddziałów, listingu na innych giełdach. No, A to, są, to, są globalnym... różne, to są różne tematy. Tak. E... Jeżeli chodzi o oddziały, mamy Trochę oddziałów zagranicznych, naszych własnych, czy, czy, czy to w Stanach, czy w Chinach, Japonii, Be Berlinie, e, czy, czy Korei. Natomiast są małe oddziały. Od kilku osób do, do, do dwóch osób. Znaczy w sensie od, od siedmiu do, do dwóch. E, ci ludzie, te oddziały powstały po to, żeby dopieszczać nasze, nasze interesy w tych, w tych najważniejszych terytoriach. Żeby być w, w kontakcie z graczami i kontaktować się z nimi w ich rodzimym języku. Oddział Vancouver jest mały, to też jest 10 osób. Ciężko powiedzieć, znaczy, na razie, na razie to musimy mocno rozwijać Kraków i Wrocław. To, to taki cel na, na najbliższe lata, dlatego że. Oba te, oba te zespoły mają być dużo większe. Kraków to jest już prawie 90 osób, Wrocław około 30. A chcemy, żeby te, te zespoły rosły w siłę. Także jeżeli na czymś się mamy skupiać, no poza oczywiście rozwojem Warszawy, to, 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 to Kraków i Wrocław, a nie, a nie jakieś kolejne, kolejne miejsca. A y, obecność kapitałowa gdzie indziej? Jest to jakiś plan? Trzeba sobie zadać pytanie po co. GPW jest dostępny dla inwestorów z całego świata. My, my dość dużo jeździmy na tak zwane non-deal roadshowy w różne miejsca świata. I, i, no i nie ma problemu, żeby, żeby inwestorzy, czy to z Ameryki, czy, czy z Azji, inwestowali na GPW. Także, także dopóki tego problemu nie ma, no to, to też nie ma co myśleć o przenoszeniu się gdzieś chciałem trochę jeszcze zapytać odchodząc trochę od wątków rynkowych a trochę bardziej do takiej strony filozoficznej zaczynaliście od zera i wydaje się patrząc na całą drogę i historię sukcesu cd projektu bardzo dużo było tam uczenia się na własnej skórze uczenia się podczas learning by doing tak jak to się mówi to się da, to jest metoda. Bo podejrzewam, że, że wiele osób, nie wiem, menedżerów inspiruje się jakimiś postaciami, jakimiś menedżerami, ma jakieś motta życiowe, czy tak książki yy, idzie na sesje coachingowe i tak dalej. Yy, yy, wy pokazujecie, że, że bez tego chyba się da, chyba, że macie jakieś tam. Coachów. Czytamy książki. Czy, czytacie książki? Czytamy tak? książki. Okay, yy, nie jakoś może pasjami takiej książki o zarządzaniu, bo to faktycznie. W pewnym momencie to zaczyna być trochę nudne. To znaczy, bo, bo problem to nie jest w tym, żeby wiedzieć, jak robić, żeby biznes dobrze sześć, tylko żeby to potem robić. No to jest właśnie. I to jest niesamowicie frustrujące, że człowiek wie, jak powinno być, a jest na co dzień jakoś inaczej. Tak? I to wszystko. No, entropia, no cały czas się wszystko stara, stara pójść nie w tą stronę, co by się chciało, i to cały czas trzeba naprowadzać na tę stronę, znaczy na ten kierunek przez nas obrany. No, coachów ja akurat chyba nie miałem nigdy, nie, nie miałem nigdy coacha, ale tam coach u nas też byli w firmie. Także my nie stronimy od takich normalnych metod, no, ale faktem jest, że, że, że jest to firma założona przez dwóch młodych chłopaków zaraz po, po liceum, którzy nauczyli się ją prowadzić podczas gdy ją już mieli. Także no, oczywiście to był learning by, by doing, tak. No ale jaka jest metoda tego learning by doing? No bo można polec na tym bardzo łatwo. Czy jest coś takiego, czy nie wiem, czy nie może pan mówić za, za swoich innych osoby z zarządu, ale na, na swoim no przykładzie. Mogę, mogę, dlatego że my jesteśmy różni, ale, ale metody mamy podobne. To, co już powiedziałem, my się po pierwsze bardzo wspieramy, nie poddajemy nigdy. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy się poddali. Znaczy, jeżeli, znaczy możemy polec w pewnym momencie oczywiście, ale, ale, ale się nie poddamy nigdy. Staramy się konsekwentnie dążyć do tego, co sobie założyliśmy, przy czym to poddawanie to jedno, bo poddawanie to jest w trudnych sytuacjach, natomiast w momencie, kiedy, kiedy sobie zakładamy jakiś cel, to, to dążymy do niego, dopóki go nie osiągniemy. I to jest chyba kwestia bardziej osobowościowa, a mniej związana z, z metodologią, tak mi się wydaje, że po prostu tak się, takie mieliśmy szczęście, że, że, że spotkaliśmy się wszyscy na swoich drogach życiowych i takie mieliśmy szczęście, że, że chcemy razem robić to, co robimy po prostu. Okej, okay, ale gdy, jeżeli zajdzie się już na operacyjny poziom e, tych rozważań, no to... Są wyzwania prawne, organizacyjne, takie, owakie. Nie wyobrażam sobie, żeby bez dużego wsparcia merytorycznego i wyłącznie samą intuicją i dobrym porozumieniem ze swoimi partnerami cały czas podejmować średnio. Bardzo dobre albo dobre decyzje. No tak, ale my, my mamy naprawdę w każdej dziedzinie wspaniałych specjalistów, także, także oni o to dbają. To jest ogromny komfort. Od strony właściwie każdej firma jest, jest super, jak to powiedzieć, chciałem zabezpieczona, ale to jest więcej, bo my nie tylko się zabezpieczamy, działamy aktywnie. Także są ludzie, którzy się na tym znają. Pewnie mamy rodzaj talentu do yy, znajdowania dobrych ludzi, no, to, to, to pewnie tak. Czyli ludzie są podstawą dobrego biznesu. O tak, znaczy to, więcej. Znaczy, ale przy tym to każdy to mówi, w związku z tym to, to, to jest. Nie każdy. Nie? Nie, nie. No, tak mi się wydaje, że wie, wiele osób to mówi. W każdym razie. Niektórzy to, że mówią na przykład, że klienci są najważniejsi, odbiorcy. No nie. To, szanowni gracze, kochamy Was, wiecie o tym, ale jednak zespół jest o tyle ważniejszy, że bez tego zespołu my Wam nie dostarczymy tego, co Wam dostarczamy. Znaczy zaczyna się od ludzi i dopiero ci ludzie są w stanie skoncentrować się na, na kliencie. Tak? No nie ma obsługi klienta bez dobrego zespołu, który dobrze go obsługuje. No, po prostu. Ile jeszcze? będziecie na topie? Znaczy w sensie na ile e, e, ciąży wam rola tego lidera, czempiona, mówi się o was w superlatywach, e, na ile potraficie to e, ignorować, a na ile nakłada to na was jakieś większe obowiązki, bo światło reflektorów, bo globalne zainteresowanie, bo cały czas trzeba robić triki, uniki, żeby to zainteresowanie podtrzymać też. No trochę ciąży, ale to już trwa jakiś czas, znaczy ciąży. Jesteśmy, to jest to jest pewne wyzwanie, to jest to jest stres. No w momencie, kiedy się buduje e, e, zainteresowanie na, na naszą przyszłą grę, to się składa pewne obietnice. W momencie, kiedy się okazuje, że to zainteresowanie jest bardzo duże. Sami, to ro, sami działamy tak, żeby było bardzo duże. To jest trochę stresujące, bo, bo, bo wiemy, że, że, że trzeba sprostać tym oczekiwaniom, a, a właściwie trzeba, trzeba być nawet powyżej. E, no ale cóż, no tak, tak to jest i, i trzeba z tym żyć. Znaczy jakby zawsze przed nami to, co przed nami było dużo większe niż to, co za nami. Jak wchodziliśmy na giełdę, to pamiętam, że denerwowaliśmy się jak to być w zarządzie spółki giełdowej. No to jest przecież cały szereg nowych odpowiedzialności. No w tej chwili to nawet o tym nie myślimy, więc to zawsze jest to coś kolejnego, co jest yy, większe niż to, co było przed nami. Może się do tego już przyzwyczailiśmy, że to się da zrobić. Znaczy my nie, nie mamy lęku, takiego podstawowego lęku przed tym, że coś jest niemożliwe. Znaczy chyba nam się wydaje, że wszystko jest możliwe. Ale się stresujemy po drodze, oczywiście. A yy, te cele, które są... Kolejnymi etapami. Planujecie też spontanicznie? Macie jakiś taki bardzo długoterminowy cel, który można byłoby skwantyfikować? Cele planujemy raczej niespontanicznie. Znaczy, jest to spontaniczny proces, ale nie taki krótki. Znaczy te dyskusje czasami trwają dość długo. Cele formułujemy. Zwykle te, mówimy o tych dużych celach, na przykład o tym, jaka ma być nasza następna gra, w ten sposób, żeby starać się nie myśleć o tym, jakie mamy możliwości. To jest trochę e, triki, dlatego że zawsze trzeba gdzieś tam pod uwagę brać możliwość. Znaczy nie można tego zupełnie zignorować, e, ale do jakiegoś stopnia trzeba zignorować, dlatego że e, gdybyśmy wyznaczali sobie cel przez przyznać naszych możliwości, no to nie szlibyśmy do przodu, a my najpierw mówimy, chcemy tam być, chcemy taką grę dostarczyć, a potem zaczynamy się zastanawiać jak pewne elementy tego pomysłu zrealizować. No i to jest stresujące. W momencie, kiedy, kiedy człowiek nie wie jak zrealizować to, co sobie obiecał, że zrealizuje, albo to, co obiecał już ludziom, że zrealizuje, Przynajmniej nie jesteśmy na tym etapie, jeżeli chodzi o cyberpunka, żeby uspokoić, to to, to jest stresujące. Jeżeli chodzi o długofalowe cele, to nie chcemy rosnąć. Jakby nie jesteśmy kompletnie nienasyceni, jeżeli chodzi o, o, o sukces. My zasadniczo y, raczej y, na co dzień y, jesteśmy mniej zadowoleni niż zadowoleni, tak bym powiedział. Znaczy, no Jest nas cały czas takie, taka le, lekka frustracja Tylko o różne rzeczy. Może. no. Nie ja nie wiem, bo to no, może. To, w każdym razie, chcielibyśmy cały czas się rozwijać w tym tempie, w którym się rozwijaliśmy dotychczas, a kwantyfikując to na jakieś cele produkcyjno-biznesowe, chcemy robić więcej gier, ale tak samo dobrych i chcemy, żeby nasze brandy, czyli Cyberpunk Wiedźmin, bo tyle na razie, na razie mamy w tym, w tym obszarze gier. To były brandy, które staną się wieczne. To jest ogromna ambicja. Czyli brandy takie jak niektóre brandy amerykańskie, które funkcjonują już poprzez pokolenia, nie, nie starzeją się, nie są zjawiskami sezonowymi. Oczywiście, zwykle mają jakieś tam lepsze czasy, gorsze czasy, ale które wchodzą już na stałe do, do, do popkultury i które z biznesowego punktu widzenia są potem taką solidną podstawą. Do, do, do dalszego rozwoju to są, no to, to są nasze takie, takie ambicje. Czyli rozumiem, że to myślenie w kategorii celów na, na, na przyszłość jest w waszym przypadku w sumie produktowe, tak? Czy, tak. I, w, tak. Mocno i wzrost mocno też więcej gier, czy na przykład większy team. Bo no ale to większy no ale większy team jest, jest po prostu tego potrzebny, To znaczy jakby my naszą ambicją nie jest. To, żeby w CD-projekcie pracowało 10 tysięcy osób, bo to, to nie, cel sam w sobie zupełnie bez sensu. Może tak się zdarzyć, bo, bo, to, bo tyle osób będzie potrzebne, żeby pewne rzeczy zrobić, ale to, to jakby wielkość zespołu jest. jest nie chcę być wtórna, no, czyli bo, bo, bo ludzie są najważniejsi, tak jak powiedziałem, ale to jest tylko funkcja yy, 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 na drodze do, 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 do osiągnięcia celów yy, twórczych, a co za tym idzie biznesowy. No i yy, jeżeli już będzie ten, ten, ten większy team i, i większy gry, to, to co patrzycie też na konkurentów w, w tym wyścigu? Konkurencja jest dla was inspirująca, albo się jakoś tam porównujecie, czy. Po prostu no, możecie, konkurencja że jesteście inni. Nie, nie, no, konkurencja jest bardzo inspirująca. Znaczy, nie, nie no, my nie jesteśmy aż tak bardzo inni. My, my robimy y, gry i inni też robią gry. To, to, to nie jest tak, że my mamy jakąś swoją magiczną formułę. Normalnie konkurujemy z innymi producentami gier. Także musimy patrzeć, musimy się inspirować. Ale musimy oczywiście mieć też, też, znaczy, inspirować się to jedno, ale musimy mieć swoje pomysły takie, które są zupełnie świeże. Niektóre korporacje chcą, stawiają sobie takie cele, być numer jeden na rynku takim i takim, co, co oznacza prześcignąć innych. Tak, tak, no to my też takie cele sobie stawiamy. W poprzedniej strategii chcieliśmy być e, najważniejszym, największym, najbardziej szanowanym, bo to ciężko powiedzieć co, co to jest to najtwórcą gier RPG. Mamy wrażenie, że gdzieś w tych okolicach już jesteśmy. Teraz dążymy do tego, żeby być w czołówce twórców gier, biorąc pod, uwagę, coś przerwa, biorąc pod uwagę wszystkie kategorie, także konkurując również z producentami robiącymi inne gry. No i cóż, jak już tak będziecie rosnąć, to, to myślę, że dojdzie. Przyjdzie, przyjdzie taki moment, kiedy trzeba będzie sobie powiedzieć, czy, czy, czy chcemy również być czempionami na innych polach. Myśleliście o tym, żeby, żeby rozszerzać się na tym rynku gier również poziomo, na inne klasy gier, rodzaje i tak dalej? Tak, ale bardzo z głową to trzeba robić, dlatego że jakby bez tak, pod warunkiem, że będziemy nadal najlepsi w tym, od czego zaczęliśmy, czyli w grach RPG. Ale już Cyberpunk jest grą, która w niektórych obszarach wychodzi poza gatunek. Jest to, jest to klasyczny RPG, taki jak, jak nasze Wiedźminy, ale jest w nim też dość dużo elementów zaczerpniętych z innych gatunków. Mamy Gwinta, który. no. Ma elementy rpg ale jest grą karcianą. Także my wychodzimy poza, poza, poza nasz gatunek i będziemy wychodzić. Natomiast nie zaniedbując, zawsze dla nas największy fokus będzie na grach RPG. Yy, I w momencie, kiedy będziemy mo mieli możliwości wychodzić szerzej yy, poza, poza ten gatunek, to pewnie to będziemy robić. Często yy, powtarzacie że gracze są dla was bardzo ważni, inspirujący i ta społeczność tworzona wokół waszych tytułów daje wam mnóstwo paliwa do tego, żeby te swoje produkcje usprawniać. Jak wy właścicie, właściwie podchodzicie do, do tego tematu? Jak korzystać i mierzyć, Apetyt graczy, zadowolenie, to o czym pan, pan wspomniał, po to, żeby z punktu widzenia biznesowego było to jak najbardziej przydatne. W dzisiejszych czasach to jest całe szczęście stosunkowo proste, dlatego, że jest cały szereg narzędzi związanych z mediami społecznościowymi. Feedback dostajemy od razu na forach, które, które analizujemy, także w tej chwili. Jest łączność pomiędzy twórcami a odbiorcami twórczości. Taka bezpośrednia, i, i, i wystarczy się do tego przyłożyć, i, e, i wiadomo, czy, czy to, co robimy, jest OK czy nie. To, 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 to jakby ta, ta odpowiedź do nas przychodzi różnymi kanałami, ale, ale przychodzi. Czyli bardziej bezpośredni feedback od graczy przez nich na mediach społecznościowych, a mniej, nie wiem, recenzje. To jak rynek to odbiera, i tak dalej. No, ale recenz recenzje to jest trochę co innego, dlatego że recenzje kształtują e, opinię. E, recenzja powstaje, nim gra, uzna e, się na rynku, gracz najpierw czyta recenzję, a potem dostaje grę do ręki. Co do zasady, tak powinno być. W naszym przypadku tak jest, że jednak recenzja powinna się choćby z kilkudniowym wyprzedzeniem ukazać, nim, nim gra znajdzie się na rynku. Oczywiście recenzent co też gracz, no ale to jest gracz zawodowy, także to nie, jakby nie jest to inna inna, inna, inna grupa. Natomiast poza tym tak, no gracze są z nami w bezpośrednim kontakcie i no, nie używamy. Instytucji badania opinii publicznej. Tak? Żadnych takich metod nie, nie, nie używamy, czy nie, nie wyławiamy graczy poprzez jakieś metody i, i nie ankietujemy ich. Ankietujemy graczy na naszych pokazach, ale to jest zupełnie co innego. W momencie, kiedy pokazujemy grę na targach, no to wtedy zbieramy ankiety, no ale to, 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 to co innego. Za chwilę oddamy głos inwestorom, więc w ramach antraktu tego pytania. Mówił Pan, że ważne jest, żeby dzielić się sukcesem finansowym z pracownikami, bo to ich motywuje, bo to wiąże ich, ich emocjonalnie też z firmą, nie tylko zawodowo. No ale ostatnio podzieliście się też finansowo z akcjonariuszami, z właścicielami. Będzie tego częściej, będzie CD-projekt z spółką dywidendową. Jak widać, potrafimy płacić dywidendę, bo dwa razy już to zrobiliśmy za naszych czasów giełdowych. Za każdym razem było to przemyślane i za każdym razem była to decyzja jednorazowa. Pierwszą dywidendę wypłaciliśmy dwa lata po premierze Widźmina trzeciego, chociaż już pierwszy rok, znaczy 2015 był rokiem fenomenalnym, ale stwierdziliśmy, że. Poczekajmy, poczekajmy. 2016 był Ostrożnie. też... Ostrożnie, pod kontrolą. No plus nie zacieszajmy. Znaczy, to, że, że mieliśmy świetną premierę to już na pewno i zobaczmy jak będzie dalej. 2016 też był bardzo dobrym rokiem, jeżeli chodzi o no, nasze wyniki o na trzeciego Stwierdziliśmy w związku z tym, że warto się podzielić zyskiem. W tym roku historia była troszeczkę inna, to znaczy ta decyzja mniej bazowała na, tym, na naszej ocenie zeszłego roku, który był rokiem ok, ale bez, bez, przecież bez fajerwerków, takim powiedzmy technicznym pomiędzy premierami, natomiast w największej mierze bazowała na precyzji widzenia przyszłego cashflowu, która w tej chwili już jest dość duża, to znaczy mamy podpisane Wszystkie ważne kontrakty z dystrybutorami z tych kontraktów wynikają kwoty na marketing, które oni przedpłacają, wynikają minimalne gwarancje, które mają istotny wpływ na cashflow. Plan produkcji już ze względu na horyzont jest na tyle precyzyjny, że też wiemy, ile nas to będzie kosztowało, i to wszystko się nam złożyło w taki obrazek, który. który który mówił, że, że to jest moment, kolejny moment, kiedy możemy, kiedy możemy się podzielić zyskiem z akcjonariuszami. Szanowni akcjonariusze i członkowie, goście konferencji Wall Street 23, zapraszam do zadawania pytań. Mam mikrofon. Poproszę Michał Masłowski będzie dyspo, dysponował mikrofonem. Proszę o przedstawienie się i zadawanie pytania do mikrofonu. Dzień dobry. Nazywam się Łukasz Cymbor, jestem z Białego Stoku i mam takie jedno pytanie. Jakbyście mieli jeden pocisk, który chcielibyście wycelować w swojego konkurenta, to kto to by był i dlaczego? No, jakbyśmy mieli ten jeden pocisk, dzień dobry, to byśmy strzeli w powietrze. Raz Dzień dobry, Ryszard Pikła. Ja mam takie pytanie. Załóżmy, że jestem prezesem czy przedstawicielem firmy, która jest dużo wyżej od Was na rynku globalnym. Jest Waszym konkurentem, takim dosyć wysokim. I załóżmy, że ta firma, tak, jak Wy macie wiedźmina, ona ma na przykład konana barbarzyńcę. I teraz przychodzę do, do Pana i proponuję, Wy macie swoich klientów. Swoich fanów, my mamy swoich fanów, połączmy to w jeden projekt. Czyli stwórzmy wspólnie projekt, gdzie będzie i Conan, i Wiedźmin, po to, żeby połączyć to w jedną grę, w jedną markę, żeby ci jedni i drudzy gracze zaczęli grać wspólnie. Czyli tak jakby większy, większy rynek dla jednej i dla drugiej firmy jednocześnie. Co by mi Pan odpowiedział na taką propozycję? No to jest dość, dość teoretyczny przykład, wydaje się on w życiu mało prawdopodobny, chociaż rozumiem, rozumiem intencje, no myślę, że nie, to znaczy my mamy własną drogę i my wiemy co chcemy robić, więc łączenie sił z kimś innym to nie jest nasz pomysł po prostu, to znaczy... Jeśli w tej chwili nie możemy osiągnąć tej skali, co konano Wiedźmin, no to, to zróbmy taką grę, która ją, która ją osiągnie po prostu. Byłem pierwszy Krzysztof Markowski z olsztyna. Pytanie mam generalnie takie, chodzi o bezpieczeństwo. Czy nie jestem informatykiem, nie siedzę w tych rzeczach, kupuję wasze akcje od bardzo dawna. Czy? Właściwi informatycy, którzy produkują grę, są odcięci od internetu na tych swoich komputerach. Chyba to jest trudne, skoro muszą się komunikować z innymi po świecie. I w związku z tym, czy istnieje teoretyczne zagrożenie, skoro chcecie wyprodukować najlepszą grę na świecie ze strony mocnych hakerów, czy to chińskich, czy innych, którzy nie tyle wam wykradną tą grę, tyle, spowod tyle że spowodują takiego inteligentnego wirusa, który... Zawirusują grę, po prostu, która się nagle wyłączy, czy coś, co miałoby ogromny wpływ na, na również wartość Waszych akcji. Przy okazji, drugie pytanie: Czy Pan skończył informatykę czy inne studia? I przy okazji również, ponieważ jestem strasznie wyczulony, gratuluję super dykcji. Dziękuję. Ja, nie, znaczy, studia skończyłem formalnie, nie, nie obroniłem się, fizykę skończyłem. Ale studiowałem bardzo długo, już pracując w CD-projekcie. Tak, rzutem na taśmę zrobiłem absolutorium, a już poległem na pracy magisterskiej. W sensie po prostu przestałem ją robić. Natomiast, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o bezpieczeństwo, proszę mi wybaczyć, ale nie mogę się w ogóle do tego odnieść. Zdajemy sobie sprawę, natomiast nie chciałbym niczego progofokować, zapeszać, ale na pewno nie mogę mówić, jak to, jak to u nas jest. Tam było pytanie? A, tutaj. Michał, e, bardzo Ci dziękuję. Moje pytanie będzie dotyczyło przyjaźni, opieki, edukacji i jak medytacja Ci pomaga. Natomiast taka króciutka refleksja. Znamy się z Michałem od 1995 roku, ale on tego nie pamięta. Ja miałem wtedy 16 lat i e, no, co dwa miesiące jeździłem do Warszawy, żeby w Rybniku te gry, które kupiłem na mojej nagrywarce, e, potem rozdawać kolegom. Co najmniej 20 razy spotkaliśmy się od 1995 roku. No, często właśnie przy okazji takich kuluar. Tak już przechodzę do pytania. Wydałem na Twoje produkty ponad 5000 zł. Planuję na produkty, z którymi jesteś związany, wydać kolejne 1000 zł. Głównie chodziło o to, że kiedyś kupiłem komputer, żeby grać wiedźmi na jedynkę, i potem kupiłem Xboxa, żeby grać wiedźmi na trójkę. Rozumiem doskonale na podstawie Twojej wypowiedzi, jak wcześniej niż była książka zastosowałeś strategię wynurzenia. W błękitnym oceanie, jak ta strategia customer first ci pomogła? Lepiej, zdecydowanie później, ale dokładniej i lepiej. Ten perfekcjonizm bardzo cenię. I tak sobie myślę, że te 5000 to ja no, z tysiąckrot przez 20 lat pracy w IT powieliłem. Moje pytanie dotyczy następującej rzeczy. Jak radzisz sobie z dbaniem o tak wielu przyjaciół, którzy ci pomagają, cię wspierają? I jaką rolę ma w tym medytacja? No więc rozczaruję, ja nie medytuję. Pewnie chodziło ci o mojego brata. Yy, ja, ben, ja mam taki plan, żeby zacząć medytować, tylko jeszcze nie doszedłem do tego momentu. Yy, ale, ale będę, bo medytacja z tego, co, co, co w naukowcy mówią, jest zdrowa. Yy, natomiast ja nie mam wielu przyjaciół. Mam trzech przyjaciół prawdziwych takich od, od dawien dawna. Mam trochę znajomych yy, i... I tyle, bo nie wiem jak, co więcej mogę, mogę powiedzieć. Michał, Michał faktycznie poszedł inną drogą, w sensie faktycznie nawiązując, Michał poszedł drogą bardziej duchową, robi biznes o. Jakiejś istotności społecznej, e, wspiera nas e, również duchowo i jakby trzyma za nas kciuki, natomiast już go nie ma od paru lat e, z nami w, w zarządzie i nie, nie, nie współzarządza firmą. Proszę bardzo. bardzo. Mariusz Żyła, Kraków. Ja tylko mam takie pytanie odnośnie państwa strategii. Czy będziecie kiedyś wydawać gry innych producentów, mniejszych? E, to znaczy, to się teraz dzieje w pewnym stopniu. GOG, można powiedzieć, momentami działa jak wydawca dla, dla małych producentów. Natomiast tak, takie klasyczne wydawanie gier, czyli bierzemy grę pod nasze skrzydła cudzą i nasz dział marketingu redowy się tym zajmuje, chyba nie, dlatego że no po pierwsze jesteśmy bardzo zajęci swoimi grami, po drugie to nie jest, no nie, nie mam takiego pomysłu, tak ucinając. Witam, Albert Trochicki longterm.pl. Czy możemy się spodziewać Wiedźmina na Nintendo Switch i jak szybko? Hmm, Nintendo jest konsolą, która zaskoczyła rynek i to w sensie... Bardzo dobrze sobie radzi i, i, i zdobywa coraz, coraz większe grono fanów. Natomiast no, nie mogę mówić o rzeczach, które są nieogłoszone. Gdybyśmy nawet mieli robić kiedyś coś na Switch'a, no to jak taką decyzję podejmiemy i będziemy chcieli się tym podzielić ze światem, no to oczywiście to, to ogłosimy. Proszę bardzo, tutaj. Dzień dobry, moje nazwisko Michał Musiał, pochodzę z Olesna Panie Adamie mam takie pytanie Pan jest można powiedzieć specjalistą od rzeczy niemożliwych czy pana zespół również chodzi mi tu o taką oso... jakie warunki osobiste, co musi sobie mały człowiek, młody wykształcić, żeby odnieść sukces w dzisiejszym świecie, czyli mamy powiedzmy pięciolatka i co on Powinien posiadać, żeby sobie poradzić i umieć dokonywać rzeczy niemożliwych? To jest pierwsze pytanie. A drugie, czy jest możliwość też tworzenia jakichś gier, które są przeznaczone powiedzmy dla dzieci, żeby, bo jednak gry mogą, mają dużą wartość edukacyjną, czy można to jakoś połączyć i coś ciekawego nauczyć młodych, młody ludzi, młodych młode osoby? Ja nie jestem specjalistą od, od spraw wychowawczych. No, mam, mam trójkę dzieci, ale no, mam te same problemy co wszyscy. Eee, no, trzeba wspierać młodych ludzi. To rodzina chyba może zrobić najwięcej w drugiej kolejności kolejności szkoła, ale to każdy ma już na to swoją, swoją metodę. Natomiast jeżeli chodzi o gry dla dzieci, to, to tak, takie gry, są. Takie gry są, są. Jest cały szereg bardzo dobrych gier edukacyjnych. Czasem to jest więcej edukacji niż grania, to jest właściwie taka ed zgamifikowana edukacja. Trzeba trochę poszukać, ale naprawdę, naprawdę są, są, są bardzo, bardzo dobre aplikacje, czy to na, na małe urządzenia, czy, czy, czy na komputer. Dzień dobry, Rytowski Paweł z Wrocławia. Mam pytanie, jakie są oczekiwania w stosunku do cyberpunka, jeśli chodzi o sukces, czy, chodzi, czy zależy wam na wyrównaniu sukcesu ostatniego Wiedźmina, czy może y, mierzycie w coś wyżej? Y, I jak ma się do tego fakt, że cyberpunk nie jest bezpośrednią kontynuacją poprzedniej gry? Y, mierzymy zdecydowanie wyżej, chcemy, żeby to był kolejny duży krok w naszym, w naszym rozwoju. Y, natomiast to, że cyberpunk nie jest kontynuacją, jest oczywiście wyzwaniem. Ale całe szczęście w naszej branży jest dość duża asocjacja pomiędzy twórcą a produktem. Znaczy, gracze dość dobrze wiedzą, kto zrobił daną grę, więc ci, którzy grali w Wiedzą Trzeciego w dużej mierze zdają sobie sprawę, że to CD Projekt Red stoi za, za tym produktem, a kolejny tytuł z CD Projekt Red to, jest, to jest Cyberpunk. Plus, myśmy Cyberpunk'a ogłosili, w sensie, że taki projekt kiedyś powstanie, e, tuż przed e, ogłoszeniem Wiedźmina III, jeszcze w 2012 roku. I potem przez całą kampanię Wiedźmina III ten Cyberpunk rezonował. Myśmy o nim nic nie mówili, a on się pojawiał. Także. E, Brzydką jest trochę, na plecach Wiedźmina trzeciego zbudowaliśmy ten początek renomy cyberpunka, co zresztą było widać po tym, jak żeśmy rozpoczęli już właściwą kampanię w zeszłym roku, bo zainteresowanie cyberpunkiem było przeogromne. Znaczy naprawdę ten początek był, był fantastyczny. Dzień dobry, Grzegorz Tuta z Jastrzębiu Zdrój. Ja mam takie pytanie odnośnie GOG Galaxy w wersji 2.0. Czy wychodząc z inicjatywą, byliście już po jakichś rozmowach z resztą platform, czy dopiero teraz czekacie na odzew innych firm? Nie mogę powiedzieć, bo to niestety jest kuchnia biznesowa. Natomiast praca nad Go Galaxy 2.0 trwały już dość długo, znaczy to nie jest temat, którym tam realizujemy od trzech miesięcy, Dzień dobry, Tomek Jaroszek. A ja chciałem się zapytać o świat Wiedźmina i proces jego monetyzacji dalszy. No, teraz chociażby niedługo serial Netflixa, który może dać jakieś nowe życie nowemu pokoleniu, powiedzmy, które jeszcze tego świata Wiedźmina nie zna. Więc chciałem się zapytać, jaki obecnie team pracuje nad dalszą monetyzacją, tak by całej tej ścieżki tego świata Wiedźmina. Oczywiście cały czas wisi to zdanie, że nie będzie Wiedźmina 4, no ale jakby ten świat tych produktów dookoła i, i, i to jak go można monetyzować, jakie obecnie team jak wygląda proces dalszej monetyzacji na najbliższe lata tego świata tej poprzedniej gry. W tej chwili po pierwsze cały czas e, aktywnie sprzedajemy Wiedźmina 3, bo to nie jest tak, że Wiedźmin 3 się sam sprzedaje, to jest Działanie przez nas, sprzedaż Wiedźmina III, drugiego, pierwszego również, ale w szczególności trzeciego, jest cały czas przez nas, przez nas wspierana. Wspiera na to my decydujemy, kiedy i gdzie on będzie promowany, jakie te promocje będą i tak dalej. Więc, więc Wiedźmin, wspieranie Wiedźmina III Gwint to jest druga taka ścieżka do, do monetyzacji Wiedźmina, a dalej, no to nie mogę powiedzieć pytanie z, z tyłu sali może proszę głośno, my powtórzymy do mikrofonów. Mikropłatności w grach, jaki udział z mikropłatności planujecie? Nie mamy w tym zakresie precyzyjnych planów, to znaczy my. Mamy oczywiście plany finansowe na, 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 na kilka lat do przodu, ale um, takie precyzyjne zakładanie, że mikropłatności będą miały w, w, w tej sprzedaży tyle czy tyle. Trochę nie ma sensu. Na dziś większość naszych przychodów to są przychody ze sprzedaży gier. I to nie sądzę, żeby się zmieniło w najbliższym czasie, dlatego że cyberpunk jest e, tak jak widzimy, trzeci grą single-playerową, którą będziemy sprzedawali w klasycznym modelu. Tutaj jeszcze mam pytanie. A jeszcze ja mam pytanie, zanim podam mikrofon. A jak Państwo wymyślili bip na koncie Twitterowym Cyberpunka? W sensie, jak wymyśliliśmy? Tak, że to trzeba tak po iluś latach uśpienia konta bipnąć. Chcieli, chcieliśmy zasygnalizować. To, to ten bip był jednak bardziej do graczy zasygnalizować, że żeby zaczęli czekać, bo bo to jest z niespodziankami, to jest tak, że oczywiście naj, bardzo ważne jest, żeby robić niespodzianki, ale czasem przed niespodzianką dobrze jest też zwrócić uwagę na to, że może coś się będzie działo, bo wtedy, wtedy ta niespodzianka ma jeszcze jakby większy efekt. Dzień dobry, Arkadiusz Zaborowski. Ja mam takie pytanie: Czy jesteście na rynku chińskim i w ogóle tej Azji, i jakie tam są ewentualnie problemy, że. Tak, jesteśmy na rynku chińskim zarówno z Wiedźminem, jak i z gwintem. przyczym. Wiedźmin jest sprzedawany w Chinach poprzez cyfrową dystrybucję, na przykład Steama. Przy czym Steam operuje w modelu tak zwanym offshore, czyli, czyli spoza, spoza terytorium chińskiego. Gwint jest certyfikowany w Chinach. Nie mamy żadnych problemów. Uczymy się tego rynku. jest wymagający, jest bardzo duża lokalna konkurencja, ale problemów nie mamy poza tym, że, że, że się musimy tego rynku nauczyć. Ostatnie pytanie. Daniel Paczkowski z Tokucz.pl. Panie prezesie, chciałem zapytać, wiem, że temat już był poruszany. Czy cyberpunk doczeka się kiedykolwiek wersji multiplayer? No powtórzę to, co już mówiliśmy wielokrotnie. W pewnym momencie kiedyś jakiś online będzie, ale to jakby nie mogę dalej tego rozwijać, bo po pierwsze i najważniejsze, single player na tym jesteśmy skupieni i o tym, i o tym mówimy, i to jest nasze najbliższe wielkie, wielkie wydarzenie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Adam Kiciński, prezes Ceny Projektu. Dziękuję też w imieniu organizatorów. Panie Prezesie, bardzo dziękuję, że Pan do nas dotarł. Mamy nadzieję, że nie po raz ostatni. Dziękuję bardzo.